Cześć! Korzystając z pięknej pogody dzisiaj na działce, ja znowu postanowiłem wpaść do mojej szklarni, bo mam tu pewną robotę do zrobienia. Pamiętacie, niedawno pokazywałem Wam filmik, jak w tym miejscu robiłem grób, kopałem grób. Jak widzicie, w tej chwili ten grób już jest pełny, zapełnił się materiałem kompostowym. I jest tutaj mięciuśko, także spokojnie tu się będzie wytwarzał materiał przerabialny. A ja dzisiaj mam zamiar w tym miejscu zrobić coś innego, wykorzystując taki materiał, który tutaj mam zgromadzony w szklarni. Są to ścinki z jabłoni wilki oraz miskant olbrzymi, a właściwie jego łodygi. No to zapraszam. Z tych materiałów, które mam tutaj dostępne w szklarni, które widzieliście wcześniej, mam zamiar wykonać tutaj, zrobić taki kompostownik biodegradowalny. Czyli z takich materiałów, które po jakimś czasie same znikną, przekształcą się w ściółkę. No, ale zacznę, tak jak w poprzednim filmiku, od wykopania takiego głębokiego dołu, jak najgłębszego spróbuję. Nie wiem, na ile mi się to uda, ponieważ w tym miejscu jest dosyć dużo gliny, tam głębiej oczywiście. Także spróbuję się tam wpierw dokopać i zobaczymy, na jak głęboko uda mi się wykopać właśnie tą dziurę. Dzisiaj jest dosyć ładna pogoda, w szklarni jest ciepło, także ta ziemia nie jest zmrożona i kopanie idzie bardzo, bardzo sprawnie, przynajmniej na początku, gdzie ta warstwa wierzchnia jest dosyć taka luźna. Ok, może nie będę Wam pokazywał całego kopania. Już jestem prawie na samym końcu. Udało mi się wykopać dosyć sporą dziurę. Jak widzicie, teraz jeszcze tutaj wychodzą takie kawałki gliny. Dobrze, że nie dokopałem się do wody. Zobaczcie, całkiem głęboko, około pół metra udało mi się tutaj wykopać. Także jestem zadowolony. I zobaczycie, co zrobię jeszcze za chwilę. Tutaj pokażę Wam jeszcze może, jak ta dziura w tej chwili wygląda. Dosyć równa i głęboka. Dobra, no to pokażę Wam dalszy etap mojej dzisiejszej roboty. Spróbuję teraz podwoić pojemność tego kompostownika, bo już pewnie domyślacie się, że będzie to kompostownik. Zrobię mu tutaj takie nadstawki, a w tym celu wykorzystam taki metalowy pręt zakończony ostrą końcówką oraz siekierkę i wbiję jak najgłębiej uda mi się właśnie ten pręt, żeby wykonać otwór, do którego włożę takie proste już przygotowane gałązki. Właściwie są to wilki z obcinanej jabłoni, które zostały mi po takich zimowych pracach. Tak wygląda jedna dziura. Z drugiej strony będzie jeszcze jedna, a po środku kolejna. I tak dookoła spróbuję podziurawić tutaj tą powierzchnię wokół tego grobu. Nie wyrzucajcie nigdy złomu, który macie na działce, bo nigdy nie wiecie, do czego on może się przydać. A szczególnie taka ciężka dzida, jak ja tutaj mam. Bardzo fajnie można zrobić właśnie takie otwory bez żadnego wysiłku. Także jest to naprawdę bardzo przydatne. Takie właśnie trzy otwory na razie sobie zrobię, żeby Wam pokazać, jak
będę mniej więcej wykonywał taką konstrukcję, która podwoi mi objętość tego kompostownika dwukrotnie. No dobra, takie trzy dziury gotowe. Pokażę Wam jeszcze z bliska. Tak one wyglądają i zrobię jeszcze dookoła. Teraz jeszcze tak króciutko pokażę Wam, jakie przygotowałem sobie patyki. Muszą one być dosyć równe i możemy dosyć grube i równe i możemy sobie je spokojnie tutaj również wbić w te otwory, wykorzystując do tego tą siekierkę, którą wcześniej pokazywałem. One już są na pewnej głębokości, także wystarczy delikatnie je tam powbijać, żeby one miały jako taką stabilność i były sztywne. To Wam pokazuję tak na szybko. Myślę, że jest równo i to właściwie powinno wystarczyć. Jeszcze tylko ten trzeci tutaj wbiję i będzie gotowe. Teraz już sobie wyobrażacie pewnie konstrukcję tego kompostownika. Jak widać, będzie on dwa razy większy niż ta dziura, którą wykopałem. No dobra, no to jeszcze pokażę Wam te patyki, jak wyglądają wyżej i przystępuję do kolejnego działania. No i tak prezentują się podpórki mocowania do miskanta. Ten miskant będzie stanowił ściany dla tego kompostownika. Tutaj sobie przygotowałem już kilka sztuk tego właśnie, tych łodyg miskanta i pokażę Wam tak powolutku mniej więcej, jak należy oplatać te pionowe podpórki. Ten miskant ma taką fajną zaletę, że jest on bardzo giętki i właściwie można tę pracę wykonać bez żadnego wysiłku. Po prostu musimy sobie tutaj fajnie to wszystko rozłożyć, tak żeby te ściany były stabilne. A za chwilę Wam też pokażę sztuczkę, jak to zrobić szybciej, no bo przecież gdybym robił to tak pojedynczo, no to chyba cały dzień by mi to wszystko zajęło. Ten kompostownik nie będzie może piękny, ale będzie praktyczny i przede wszystkim biodegradowalny. Będzie tutaj w szklarni i będzie na pewno, nie będę musiał przenosić tej pryzmy kompostowej skądś tam z ogrodu, tylko będzie to wszystko tutaj w szklarni. I jak widzicie, w taki sposób mniej więcej będę sobie te łodygi miskanta tutaj oplatał wokół tych pionowych patyków i powstanie mi ściana. Ściany, właściwie cztery. Nie robię tutaj żadnych drzwiczek, bo ja tego kompostu nie będę wyciągał. Kiedy przyjdzie pora, po prostu usunę te wszystkie ścianki i będę mógł wykorzystać to, co tam jest w środku, albo po prostu zostawię, może rozgrabię. To się okaże na pewno później. No i tutaj widzicie, jak to mniej więcej się rozkłada, tak żeby te pionowe podpory były również sztywne. Jak widzicie, jestem już w połowie roboty, ponieważ troszkę ją sobie przyspieszyłem. Zrobiłem sobie takie snopki,
Czyli nie robię tego pojedynczo, chociaż gdybym robił to pojedynczo, pewnie by to było bardziej estetyczne, ale szybciej jest wykonać sobie właśnie takie snopki. Jest tu kilkanaście sztuk łodyg miskanta. No i w taki sposób można oplatać sobie aż do samej góry i na pewno jest to wszystko, można to wszystko szybciej wykonać. Tutaj nie trzeba się przejmować wielkością, długością właśnie tych łodyg, ponieważ na samym końcu one i tak zostaną ścięte, co może Wam za chwilkę już pokażę. No i zobaczcie, już kompostownik jest praktycznie gotowy. Zobaczcie, ile tutaj jest miejsca. Podwoiłem objętość, tak jak mówiłem wcześniej, i myślę, że taki kompostownik wystarczy na bardzo, bardzo długo. Jestem zadowolony, ponieważ mam go w sztarni, także nie będę musiał kompostu przynosić gdzieś z daleka, tylko wszystko będzie tutaj na miejscu, tak jak zresztą mówiłem już wcześniej. Teraz jeszcze przystąpię do takich drobnych prac kosmetycznych, a mianowicie skrócę tutaj te boczki, obetnę po prostu końcówki tego miskanta, tak jak tutaj teraz możecie zauważyć. Jest on dosyć suchy, także fajnie się go obcina takimi nożycami. No te ścinki pewnie wrzucę już do tego kompostu. Będą one stanowiły taką warstwę na samym dnie. Tak, żeby gdzieś tam na dno docierało powietrze. Nie wiem jak Wam, ale ja naprawdę lubię taką pracę, kiedy mogę wykonać coś z niczego. No i przez jakiś czas na pewno będzie to służyło. Może niedługo, ale taki był właśnie zamiar, żeby ten kompostownik był biodegradowalny, czyli po jakimś czasie on właściwie sam zniknie. No i co? Już właściwie robota gotowa. Pokażę Wam jeszcze efekt końcowy. Musiałem się napić herbaty, bo robota była dosyć ciężka. Przy okazji zrobiłem sobie tutaj takie płytki, takie wejście, które doprowadzi mnie tutaj do tego kompostownika. Tak on wygląda. Już jest właściwie gotowy. Tutaj jeszcze widzicie, że sporo materiału mi zostało. Mam troszkę tych gałęzi. Może jeszcze po prawej stronie zrobię drugi taki sam, ale może innym razem. I zobaczcie, tak się prezentuje mój kompostownik biodegradowalny. Nie ma drzwiczek, ale ma dosyć sporą objętość i fajnie będzie tu sobie wrzucać różnego rodzaju odpady. I odpady zielone oczywiście. Być może w późniejszych filmikach pokażę Wam, jak tutaj się wytwarza ten kompost. Tutaj jeszcze spróbuję, żebyście zerknęli. Tam na dole już są jakieś drobne gałązki, tak żeby powietrze, tlen tam docierało oczywiście. No i co? Naprawdę fajnie się bawiłem, budując coś z niczego. I taki kompostownik na pewno posłuży na długo. Dziękuję i trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Hej!